Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj porozmawiamy sobie o złości, czyli jak się złościć, żeby nie zwariować. To taki roboczy tytuł odcinka. Nie wiem, czy będzie taki sam, kiedy zobaczycie go na Spotify lub w innym miejscu. Złość jest taką emocją, z którą, z którą wielu osób sobie nie radzi, albo wręcz nie potrafi jej wyrażać? Dlatego e, myślimy, że to będzie dla Was może pomocny odcinek. No i też e, to jest coś, czego jakoś szerzej nigdy nie poruszałyśmy e, już na przestrzeni tych ostatnich ponad 100 odcinków podcastu. Można zwariować. E, jest jeden odcinek, w którym rozmawiamy o kłótniach i o tym, jak się dobrze kłócić, więc podlinkujemy go w opisie te, e, do tego odcinka. Możecie sobie go sprawdzić, no ale to nie jest stricte o, o złości. To zanim zaczniemy, jeszcze podziękowania dla naszych matronek i patronów. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to wsparcie. Z odcinka na odcinek jest Was coraz więcej, również tych e, wspierających nas kwotą powyżej 50 zł. E, czyli są to na ten moment Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Maria Rechlińska, e, Jarek, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie Fundacji. Dziękujemy Wam i pamiętajcie, że jeśli chcecie dołączyć do grona naszych patronów i matronek, znajdziecie link w opisie do tego odcinka ym, i dostaniecie od nas newsletter z poleceniami od, od całej Fundacji, od wszystkich członki. Nie, można zwariować. Ja jestem zawsze bardzo podekscytowana na ten newsletter, jak go składam i, i y, sprawdzam sobie te wszystkie polecenia, bo one są super ciekawe zazwyczaj i. Są, jest sekcja e, stricte psychologiczno-naukowa, ale jest też druga sekcja rozrywkowa, i tam znajdują się naprawdę najróżniejsze <gry> rzeczy. Ostatnio polecałam świetny, krótki dokument e, o komputerze kwantowym. A ja ostatnio polecałam książkę Stanisława Lema, którą, e, za którą zabrałam się dzięki wcześniejszemu newsletterowi, w którym Ola Biejka polecała e, cokolwiek Lema. Więc stwierdziłam: no dobra, cokolwiek Lema i wybrałam e, Powrót z gwiazd. Więc polecam. No dobra, to jeszcze zanim o złości, to y, powiedz, z czym dzisiaj zaczynasz i czy jesteś zła? <laughs> czy jestem zła? Nie, raczej, raczej nie, chociaż pewnie powodów powinnam mogłabym mieć, gdybym mi znalazła, e, ale jestem zaczynam z otwartą walizką. E, dzisiaj e, wyjeżdżam na krótki urlop. E, drugi urlop w przeciągu e, tych ostatniego miesiąca e, i chyba. Chyba nie służą mi tak często urlopy, bo po prostu nie wyrabiam się z rzeczami, więc to będzie urlop z komputerem w plecaku. No ale cieszę się na ten odpoczynek i, i pewnie jak już tego słuchacie, to jesteście też wszyscy wypoczęci albo, albo zezłoszczeni po świętach wielkanocnych, więc <grywamy> zobaczymy. A ty z czym zaczynasz? Jak ja się dzisiaj obudziłam, to mój ora ring wskazał mi 52 w readiness. I zaskoczyło mnie to dosyć, więc chyba mm, już od tak dwóch dni mi się wydawało, że się jakoś dziwnie czuję, i chyba się niestety przeziębiłam albo coś takiego. Więc to z takich mniej optymistycznych rzeczy, ale z takich bardziej optymistycznych, to jestem na takim etapie remontu, w którym nareszcie coś widać i stworzyłam regał. Piękny regał, naprawdę jestem pod wrażeniem. Sama, całkiem sama. Od projektu przez wszy wszystko. Wszystko zrobiłam sama. Nawet skułam ściany. Tak, potwierdzam. kleo sama gipsowała, szpachlowała ściany, skuwała cegły. No DIY to mało powiedziane. Cieszę się. Bardzo chciałam to zrobić sama. A to może od razu zróbmy taki segły i powiedz, czy złościłaś się na tą ścianę i na ten remont i jak to przeżywałaś? Nie, w ogóle nie. W ogóle nie, ale wydaje mi się, że. Ja jestem tą osobą, która już jest tak sterapeutyzowana. so zen i so zen, tak dokładnie, że, wiesz, z jednej strony, to znaczy, uważam, że złość jest emocją potrzebną, dlatego, że uważam, że złość niejednokrotnie napędza ogromne zmiany w świecie, w życiu i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, mam wrażenie, że w wielu życiach, u wielu osób ona generuje emocje, przez które jest, jest to kontrproduktywne. Wiele osób, na przykład złość kieruje do wnętrza siebie i sobie robi krzywdę większą, yy, i de facto nic z tego nie wynika. No i jak sobie o tym trochę pomyślałam, a ja zawsze byłam dużo bardziej yy, osobą kierującą złość do siebie niż na zewnątrz, no to finalnie doszłam do wniosku, że do niczego mi to nie jest potrzebne i do niczego dobrego się nie przysparza. I też y, nauczyłam się nie złościć na rzeczy, na które nie mam wpływu. I, i też moja złość jest krótka. O, w ten sposób, że, że na przykład, och, nie pamiętam co to było jakiś czas temu, a wiem, że poszłam z moją siostrą y, na siłownię, w której jakby nasz plan był taki, że no tam poćwiczymy sobie okej, okay, ale później pójdziemy do sauny w siłowni, prawda? No i już byłyśmy takie okej, okay, ready, dobra, teraz już idziemy. No i, ym, <śmiennie> i finalnie podchodzimy do tej sauny, a ona jest zimna. A to miała być nasza sauna of the day. I pomyślałam sobie, och! I potem poszłam do tej recepcji, a pani powiedziała: O, no przepraszam, zapomnieliśmy włączyć. I myślałam sobie, och, jakie to jest nie fair, że no. zapomnieli włączyć. To jest ich jedyna praca. No dobra, może mają jakoś jeszcze więcej pracy, ale no dla mnie to jest ważne. <grym <much> <grym <wyszły> no i, i wiesz, i, i przeszłyśmy fragment drogi z powrotem, i wiesz, i miałam taki moment, że: okej, okay, to jest mój moment na złoszczenie się na to, bo ja chciałam to, po to tam poszłam i mówiłam: och, co za szkoła. Koda. dlaczego tak się nie stało? I tak dalej, no a potem pomyślałam sobie, no dobra, jakby okej. Okay. No to jest też właśnie charakterystyka złości i w zasadzie wszystkich emocji, że one też mijają i to w jaki sposób je też wyrazimy, może w tym pomóc albo nie pomóc, bo faktycznie, tak jak powiedziałaś, dużo osób kieruje tą złość do wewnątrz albo po prostu unika przeżywania złości i też... Wielokrotnie słyszałam takie historie, że właśnie ktoś mówi, że się nie złości, ale na przykład ma, um, sam, ma ślady po sa samookaleczeniach. Takie świeże, na przykład. Nie? To, to takie oddziałowe historie. E, no a raczej mówi się, że, że samookaleczenia są też rodzajem autoagresji jakiejś. E, są ewidentnym e rodzajem, no. takim no, <laughs> najbardziej basic rodzajem autoagresji. No ale też. E istotne jest to właśnie, jak jaki mamy spektrum tej złości, bo nie każda złość jest o takim samym natężeniu. E, mam tutaj wiele niuansów, więc też warto się temu przyglądać i w przewodniku po emocjach też e, jest kilka rozdziałów e, może nie, nieco sobie podobnych właśnie na temat tych takich złoszczących się emocji. A powiedz, dlaczego przewodnik po emocjach otwiera złość? Hmm. Złość to jest pierwsze zagadnienie, które tam jest i potem idzie przez... Złość, furia, irytacja, rozdrażnienie uraza. Bardzo dużo y, tych właśnie złoszczących się emocji. Jeszcze gdzieś tam przewija się w y, innych rozdziałach frustracja, i ogólnie jest dużo tych złoszczących się y, rozdziałów, faktycznie. Chyba po prostu zaczęłam. Pisać o tej złości, chyba to też była taka emocja, z którą ja często miałam trudność, um, właśnie z wyrażaniem jej, um, z jakimś takim obrażaniem się, czy właśnie takim, wiesz, złuszczeniem się na meble, które wchodzą mi w paradę, bo coś tam się potknę, albo nie wiem, coś się nie, nie da zrobić. E, więc jakoś tak, chyba było mi to bliskie z tej perspektywy. Mm, no i też faktycznie widzę, jak e, taka takie oswajanie złości i rozumienie jej bardzo fajnie działa, bo faktycznie e, wydaje mi się, że od kilku lat towarzyszy mi dużo więcej spokoju niż kiedyś e, i dużo mniej takiej niepotrzebnej złości, no bo tak jak powiedziałeś, złość jest ważna i jakby może być takim e, generatorem zmian, ale też no, mówi o jakichś naszych przekroczeniach. Że ktoś przekracza nasze granice, czy chce nam wejść na głowę, czy właśnie coś jest nie w porządku, a często my się złościmy zupełnie zupełnie bez potrzeby. I ostatnio miałam kilka takich sytuacji w gabinecie, gdzie też słyszałam od osób, że kłócą się na przykład w swoich relacjach, czy ze swoimi rodzicami, albo właśnie wspominały jakieś kłótnie ze swojego okresu dzieciństwa. I no, nie przestaje mnie to zadziwiać, e, że ludzie są dla siebie tak okrutni w tej złości. Tak. E, bo jakby, no, okej, okay, w moim domu też były kłótnie i też e, była złość, tak? Myślę, że nie da się tego uniknąć, e, ale w momencie, kiedy słyszę od osób, i to nie są jakieś takie historie z lat 90., tylko dziejące się teraz, e, że partner czy partnerka po prostu cię obraża, rzucając jakimiś przekleństwami. To, to ja po prostu cała sztywnieje i zastanawiam się, jak to jest możliwe, dlaczego ludzie sobie to robią, przecież to rani. Natomiast to dużo osób jest już jakoś na to wręcz uodpornionych tak. i przyzwala na to, y wiedząc, że to jest tylko ta złość, że ktoś tak nie myśli naprawdę, ale no nie, to, to, jest, to jest już przekroczenie takiej naprawdę poważnej granicy. Możemy to rozgraniczyć jeszcze na. Mm, na agresję i przemoc, w której agresja też ma wiele różnych swoich oblicz e, i może być e, pasywną agresją, czyli właśnie jakimś takim obrażaniem się, sarkazmem, może być tą agresją emocjonalną, słowną, fizyczną, oczywiście, no ale jeszcze mamy przemoc, która jest e, różni się tym od agresji, że e, osoba, która dokonuje tej przemocy jest zwykle na silniejszej pozycji. Czyli jest albo właśnie dorosły versus dziecko, albo szef versus pracownik, e, albo no jakaś nie wiem, osoba u władzy versus ktoś, kto nie jest u tej władzy, więc jest ta przewaga sił e, i jest zazwyczaj już chęć wy wyrządzenia tej szkody, taka świadoma. Właśnie ostatnio trafiłam na jakieś takie jakieś wideo, nie pamiętam czy to było na YouTube, Je, czy coś mi się po prostu jakoś tak przeskrolowało i automatycznie wyświetliło. E, takie wideo na którym e, chyba jakiś psycholog opowiadał właśnie o tym, dlaczego dzieci krzyczą i dlaczego wpadają w tantrum i tak dalej. O tym, że właśnie Dzieci potrzebują ustalać swoje granice i po prostu tego nie wiedzą, więc ten dorosły musi być tą osobą, która mu w tym pomoże i która da poczucie bezpieczeństwa, tego, że jakby, żeby być w stanie ustalić te granice, bo oni po prostu nie mają one, dzieci, nie mają jeszcze tej świadomości, gdzie one są, więc mhm. w ten sposób próbują je ustalić. Natomiast jeśli spotykają się z odpowiedzią w drugą stronę, że dorosły nagle teraz się też obraża, krzyczy, czyli de facto się zrównoważa, do poziomu dziecka, co świadczy o tym, że sama nie do końca ustalone te granice i triggeruje go zachowanie dziecka, które jest po prostu zachowaniem dziecka. Nie jest celowe ani świadome pewnie. Nie jest celowe ani świadome pewnie, ale e, nikt z tego nie wychodzi z żadną korzyścią, nie? Tylko po prostu dwie osoby na siebie krzyczą, bez sensu. W ogóle pomyślałam sobie o tym, że, e, że ja byłam takim dzieckiem, które było, e, bardzo się złościło. I dużo krzyczało, i, wpa i wpadało w tantrum, i nawet ostatnio rozmawiałam z moją siostrą e, o tym, że ja też. No, my byłyśmy dwie i jest między nami rok różnicy, e, i że ja zawsze po prostu mówiłam swoje zdanie, i mówiłam, że mi się nie podoba, albo że to co dostałam, to chciałam coś innego, i e, e, więc ja zawsze robiłam aferę. A ona zawsze próbowała załagodzić sytuację, nie? I była tą, która po prostu musiała teraz naprawiać i kompletnie nie miałam um, tego świadomości. No, wow. Ale myślę sobie, że to się bardzo, w bardzo ciekawy sposób y, odwróciło na późniejszym etapie, gdzie ja y, stawałam się coraz bardziej spokojna i wycofana, też nieśmiała bardzo. Mm -hmm. A moja siostra zaczęła mieć w sobie bardzo dużo złości. I tę złość kierowała przeciwko sobie. I no, moja siostra yy, yy, się zmagała zmaga przez wiele lat z zaburzeniami odżywiania, co wydaje mi się, że jest też formą autoagresji, takiej skierowanej w siebie, no nie? No tak. Robienia sobie krzywdy. Unikanie jedzenia, czy yy, to, to jest też no, ograniczanie sobie jedzenia takie drastyczne jest też gdzieś tam pewnie wyrazem tej, tej agresji, ale yy, zastanawiam się, na ile też właśnie. Czasami taka złość właśnie nie przeradza się w to uspokojenie ale z pozoru, ale też no taką właśnie frustrację głęboką, nie? Mhm. E, i, I taką bezradność nawet. No w ogóle złość to też jest taka emocja, która generuje bardzo silne fizjologiczne napięcie, no nie? Takie jak stres, czyli rośnie nam adrenalina, noradrenalina, kortyzol. No tak, e... ale też w ogóle jest dużo takich objawów, że, że bije szybciej serce, że nie wiem, tak krew szybciej przepływa, wzrasta ciśnienie i ogólnie Właśnie to jest też ciekawe, że takie nadmierne wyrażenie tej złości w zasadzie jest dla zdrowia szkodliwe, bo gdybyśmy się tak cały czas wkurzali, no to pikawa tam już jest obciążona. No, ale mówisz, że wyrażanie jej jest szkodliwe, czyli lepiej. Spróbować się uspokoić w środku, czy lepiej właśnie to wykrzyczeć. No, gdzieś właśnie czytałam o tym, że właśnie możesz po prostu tę złość, w cudzysłowie wybiegać, nie, czyli tak zareagować, tak jak rozmawiałyśmy w odcinku o stresie, że przez to, jak reaguje twój organizm fizjologicznie, no to możesz iść po prostu dosłownie wybiegać. Są też te ćwiczenia Lowena, w których się wali rakietą do skłosza w łóżko. Um, więc te takie po prostu fizyczne formy rozładowania napięcia. Tak, to chyba jest też taka technika, która w DBT, czyli w terapii dialektyczno-behawioralnej, um, jest stosowana czyli właśnie takie wykorzystanie trochę tej energii, która idzie automatycznie z, z złością, właśnie poprzez aktywność fizyczną, czyli jakby, żeby się trochę zmęczyć tą złością. No ale też złość jest często taką emocją, którą no po prostu da się przeczekać i jakby nie trzeba się odpalać za każdym razem. I oczywiście są sytuacje, które nas bardzo dużo tej energii jakiejś takiej wewnętrznej uruchamiają i wtedy możemy sobie, nie wiem, walić pięściami o poduszkę, ale no nie będziemy tak robić za każdym razem, jeśli nas coś ze złości w pracy, czy, czy w domu, czy na spacerze. A wiesz, ludzie się potrafią złościć na to, że płyty chodnikowe są krzywo, albo że autobus nie przyjechał na czas, więc no to, to by było dość komiczne, gdybyśmy tak wszyscy się złościli. Tak, i właśnie mi się przypomniało, dlaczego w ogóle nagrywamy ten odcinek, bo ja napisałem na naszej liście, żebyśmy nagrały odcinek o złości. Dlatego. To było w zeszłe lato. Jak jechałam sobie rowerem, i przejeżdżałam przez przejście dla pieszych, ale była tam ścieżka, no nie? Więc przejechałam, a nie przeprowadziłam rower, i samochód się zatrzymał jakoś tak wiesz, dosłownie z piskiem. Opon zupełnie niepotrzebnie. Tam też nie można jeździć tak szybko, bo to jest mała ulica. I Zaczął na mnie trąbić, i człowiek, który tam siedział w środku, zaczął mi pokazywać tak palcami, że powinnam przeprowadzić ten rower, a nie nim przejeżdżać, mimo że tam była ścieżka. No nieważne, to nie o to chodzi, kto miał rację, ale on się zaczął bardzo wściekać na to, że ja przejeżdżam przez przejście dla pieszych, gdzie to jest sytuacja, która zajmuje 5 sekund, w ogóle go nie dotyczy, i jakby nic tam się nie stało, nie? No, ani też pewnie nie dotyczyło, nie dotyczyło to ciebie tak naprawdę, nie? I nie dotyczyło to mnie w ogóle. I pomyślałam sobie, jak na niego popatrzyłam, jak po prostu wiesz, on był taki zły, miał taką złą twarz, na to, że ja przejeżdżam rowerem przez przejście i nie robi to nikomu żadnej krzywdy ani problemu, nic. I pomyślałam sobie, wow, jakby przykro mi, że, że, coś w to, że coś coś ci się takiego wydarzyło, że teraz wy, musisz to odreagować na mnie. Ale myślę sobie, że gdybym ja miała gorszy dzień, i wiem, wiem, że jest ta zależność, że jak ja mam na przykład gorszy dzień, to by mi się zrobiło przykro albo miałabym, wiesz, źle bym się poczuła, jak ktoś by się tak wobec mnie zachował, ale jak, ale jak tak nie jest i, i czuję się ok, no to. No to jest w porządku, natomiast pamiętam też inną sytuację, w której e, m, mieszkałam w, w innym miejscu, i e, żeby wjechać na, na teren osiedla, no to musiałam przejechać przez szlaban, podjechałam samochodem, a szlaban był zastawiony przez e, inny samochód. Więc natrąbiłam na niego, nic się nie stało, bo w tym samochodzie nikogo nie było. E, więc tak się zastanawiałam, no co mam zrobić, jakby jak, mam, jak mam tam wjechać, no nie? I wysiadłam z samochodu i y, podeszłam do tego drugiego samochodu, i nagle ktoś zaczął pędzić w moim kierunku i w ogóle wymachiwać rękami, i na mnie krzyczeć, że w ogóle, co pani robi? Proszę odejść od tego samochodu! I tak mnie to zaskoczyło, tak czyjeś złość, że po prostu automatycznie y, miałam łzy w oczach i się tak przestraszyłam, i w ogóle nawet nie potrafiłam o, za, zareagować z powrotem. Więc mam wrażenie, że, że wiesz, że. Czułaś trochę... w stanie freeze. Tak, totalnym sta stanie freeze. I, I wiesz, i po prostu nawet nie, nie byłam przygotowana na, taką, na taki rodzaj złości. Nie byłam w stanie na nią odpowiedzieć. I ona była też kompletnie, kompletnie nieadekwatna. I tutaj bym chciała, właśnie jest takie powiedzenie nie używa się go chyba za bardzo po polsku Don't get mad, get even. Czyli to po, powiedzenie oznacza z, jakby zrób komuś oko za oko, ząb za ząb. No, no jest jeszcze takie powiedzenie: agresja rodzi agresję i w zasadzie no faktycznie dużo osób. No to jest psychologiczne powiedzenie. Jak, nie wiem, kiedyś mieszkałam i też w innym miejscu to obserwowałam bardzo często em, w takim sklepie spożywczym, społem. Nie wiem, czy to jest istotne, że społem, ale tam dużo starszych osób kupowało, robiło zakupy. I tam po prostu zawsze była jakaś imba. No po prostu i nie było dnia, żeby ktoś właśnie, nie wiem, się z kimś nie pokłócił, że ktoś, nie wiem, stoi nie w tym miejscu, albo ktoś za wolno kasuje, albo ktoś coś, nie wiem, przewrócił. No i po prostu zawsze wchodziłam tam w takim napięciu, bo wiedziałam, że, że zaraz jakby raczej nie będzie to mnie dotyczyło. No i myślę sobie, że, że właśnie skąd się bierze ta złość w nas? Jest taka metafora góry lodowej w przypadku właśnie złości. To pokazuje, że ten, tym czubkiem góry lodowej jest w zasadzie ten jakiś wybuch, czy właśnie to wyrażanie złości, natomiast pod nią, czyli jakby całym tym, tym ciałem góry lodowej, są niezaspokojone potrzeby i często jakieś takie emocje, też smutku, bezsilności, rozczarowania albo lęku. Inną metaforą może być coś, co też często mówię pacjentom, to, to wydaje mi się, że bardziej rozumiemy właśnie ten mechanizm na podstawie na przykład zwierząt, kiedy na przykład mamy takiego małego pieska, który jest przelękniony, ale reaguje szczekaniem, wyrywa się na smyczy, bo w ten sposób o. reaguje na, na swój lęk, na to, że, że czegoś się obawia, próbując gdzieś tam odstraszyć, nie? Albo właśnie. O, rzeczywiście, i jak sobie patrzysz na takiego psa, to nie myślisz sobie, że on jest taki zły w sensie, że się nie złościł. Tylko, że raczej mhm. że, że się przestraszył, dlatego tak reaguje, nie? No tak, albo że po prostu chce zrobić trochę jakiegoś takiego rabanu i o, o właśnie o trochę odwrócić uwagę, może tak? Że zwrócić na siebie uwagę na no, to, że znaczy, o, jestem taki straszny, więc nic mi nie rób. No ale myślę sobie, że, że faktycznie osoby, które mają zwierzęta, psy, to, to gdzieś tam to zrozumieją, a, a czasami faktycznie zakładamy, że ktoś, kto jest na nas wkurzony, zły, często właśnie taka przypadkowa osoba, jest po prostu jakaś agresywna i, i wydaje mi się, że no, tak samo jest chyba z takim zjawiskiem hejtu, czy, czy właśnie jakichś takich komentowania w obraźliwy sposób czegoś w internecie, że, że też dużo mówi się o tym, że ta osoba tak naprawdę no, pewnie jest jakoś Skrzywdzone albo w jakiś, albo w jakiś sposób mhm. nie ma czegoś, tak, nie, nie jest ze sobą okej, okay. no to jest czasami jakimś takim wytłumaczeniem, żeby po prostu też nie brać do siebie jakichś komunikatów, no bo takie komunikaty też mogą faktycznie na kogoś bardziej wrażliwego, podatnego bardzo wpłynąć, nie? I tak jak pewnie nie przejęłaś się za bardzo tym agresywnym kierowcom, tak, na kogoś, kto akurat miał może jakiś gorszy dzień, czy, czy nie wiem, ma jakieś trudności psychiczne, może to pewnie bardzo wpłynąć i być jakimś takim potwierdzeniem jakiejś wadliwości czyjejś. A czy masz wrażenie, że umiejętność rozróżnienia tego, no tak jak na przykład zrobiłaś to w książce, no nie że jest złość, uraza, frustracja i tak dalej, że umiejętność rozróżnienia tych rodzajów złości, poirytowania sprawia, że jesteśmy w stanie bardziej adekwatnie reagować i też bardziej, rea bardziej adekwatnie to przeżywać. Czyli na przykład, że jak się zorientujesz, że to jest tylko chwilowa frustracja, a nie, a nie jest to taka wielka złość, to po prostu szybciej ta sytuacja przeminie, bo zdasz sobie sprawę. Dobra, no to jest tylko po prostu jakaś drobna rzecz. Mhm. Wiesz, że czy ta, czy, czy, czy ta umiejętność nazywania tego pomaga? Według badań tak, i według mnie również tak. I to jest coś, co naprawdę sprawdziłam na sobie. I może, może też nasi słuchacze, słuchaczki, a może ty masz też takie odczucie, że właśnie czasami, kiedy zdarzy się coś takiego, co, co nas złości, jakaś taka no niesprawiedliwość losu, czy jakiś przypadek. I ja kiedyś miałam taką tendencję, że od razu na przykład chciałam komuś o tym powiedzieć i właśnie jakoś wyrazić tą swoją złość, nawet w formie jakiegoś wiem, pisania na komunikatorze i... Wyrażając tą złość, czyli opowiadając komuś w jakiś taki ekspresywny sposób, albo pisząc, czułam cały czas gdzieś jakby to pobudzenie i to, wiesz, szybkie szyb przebicie serca tak, Całe te, cały ten bagaż, który idzie z tą złością. Natomiast y kiedy jakoś tak świadomie i celowo chcia zaczęłam sobie budować tą narrację i mówić do siebie po prostu, że no okej, okay, no wkurzająca sytuacja, tak, no ale jakby wiem, że zaraz o tym zapomnę, że, że to gdzieś tam mogło tylko chwilowo zepsuć mi jakieś plany, tak, czy coś pokrzyżować, ale nic wielkiego się nie stało, tak, nikt nie umarł, jakby świat się nie zawalił, to faktycznie ta złość no, szybciej mija i ostatnio też miałam jakąś taką sytuację i chyba nawet... Nie wiem, czy, czy ci o tym nie mówiłam, jakimś tam, ale już nawet, nawet już nie pamiętam, co to było, bo e, tak nie, przy, nie przywiązałam do tego swojej uwagi. E, I też pewnie każdy z was to zna, że, że czasami te złuszczące sytuacje się tak nakładają na siebie, tworząc taki efekt domina, albo jakiejś takiej dżengi. E, I faktycznie jest tak, że jak bardzo się przywiążemy do tego, że jedna sytuacja e, wywołała drugą i kolejną, i że to jest jakiś taki... No, taki łańcuch jakichś przykrych wydarzeń albo rzeczy, które nam się nie udały, gdzieś tam nie zdążyłam. Potem się, nie wiem, potknęłam, rozlałam coś, a przypaliłam obiad i jeszcze coś mi upadło, się rozbiło. Więc jeśli zbudujemy taką narrację na ten temat, że to wszystko się stało tego samego dnia i że w ogóle to jest fatalny dzień, albo w ogóle że ja jestem jakaś dzisiaj beznadziejna, bo wszystko mi się wali z rąk i jest straszne i będziemy się na to wkurzać. No to, no to tak, pozostaniemy z dużą złością. Natomiast, jeśli sobie tak to rozczłonkujemy i pomyślimy, że każda z tych rzeczy mogła się wydarzyć w ogóle w osobnym dniu, w osobnym uniwersum, ale z jakiegoś powodu, no akurat nastąpiła jedna po drugiej, nie? Ale to były rzeczy w ogóle niezwiązane ze sobą. E, no to tak naprawdę stają się mniej istotne i czasami ten taki efekt skali nas bardzo przytłacza i właśnie złości, że i to, i to, i jeszcze to. E, ale no to jest czysty przypadek. Jakby, jeśli to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, bo nie zależą od nas, one się po prostu przydarzyły jakoś, no to czy warto jakoś bardzo się do tego... Czy, czy warto dużo uwagi temu poświęcać? Ja też y, już jakiś czas temu zrozumiałam, że to nie ma sensu. Złaszczenie się na jakieś po prostu takie rzeczy, które się wydarzają z jakiejś, Wiesz, takie drobne przez nieuwagę, typu, że coś się rozlało, czy że... Coś upadło i się zbiło, czy na przykład wczoraj przenosiłam roślinę i ona mi wpadła do pudełka, w którym są włóczki i jakieś takie rzeczy. <laughs> I z tą ziemią? Ziemia się rozsypała tam cała. O Boże. Je jeszcze tam jest. I w ogóle, w ogóle nic. Zen. Jestem kwiatem lotosu na tafili jeziora, dlatego że już dawno temu jakoś tak w mojej głowie się ułożyła po prostu taka decyzja, że jeśli takie rzeczy się dzieją. Ostatnio coś mi się zbiło czy coś, w ogóle nic mi to nie robi. Wiesz, po prostu schylam się, zbieram, wycieram, sprzątam. Nie ma to sensu. Czyli w zasadzie tu dochodzimy też do takiej ważnej kwestii, czyli y, brania odpowiedzialności za to, co nam się przydarza. No bo czasami faktycznie złości nas coś, co my sami zrobimy albo coś było jakimś kolektywnym czyimś udziałem. A, a czasami to jest po prostu czyjaś złość, nie? Więc jeśli... Komu, ktoś właśnie, e, ty wyjechałaś na rowerze jakiemuś kierowcy, ale było to zgodnie z prawem, no to nie ma tutaj za co brać odpowiedzialności. To ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za swoje emocje i je skontrolować. E, natomiast jeśli ja coś rozleję, zbiję, to mi się przydarza bardzo często, no to po prostu biorę za to odpowiedzialność, tak? Nie wiem, sprzątam, zbieram ten potuczony kolejny kubek i. No trudno, no, no wydarzyło się. M mam nadzieję, że coraz radziej się to będzie wydarzać, ale moja złość tutaj raczej nie pomoże, tylko przysporzy mi jeszcze kolejnego cierpienia, no i ta odpowiedzialność za nasze emocje, za złość yy, i pokrewne emocje tym bardziej jest ważna, w, jeśli, te, jeśli te emocje pojawiają się w jakiejś relacji, w jakiejś dyskusji, tak? No bo jeśli ja przychodzę do domu zdenerwowana, bo coś yy, wydarzyło się w pracy po drodze, i tak dalej i rozzłoszczą mnie niewożone do zmywarki naczynia, no to to jest, to jest moja złość, to jest moja reakcja, tak? Więc jeśli um, ktoś chce wziąć za to odpowiedzialność i przyznać się, że, że tego nie zrobił, to też ja powinnam wziąć odpowiedzialność za to, że... Um, że ktoś po prostu coś przeoczył, popełnił błąd, tak? nie dopilnował czegoś. A jakieś takie wkurzanie się na tę osobę bez końca, czy bycie obrażonym, właśnie, czy jakieś. No bo to są też sytuacje, które często prowadzą takie codzienne, nie? które prowadzą do jakichś cichych dni, no to jest już wtedy naszą reakcją i to wcale nie powinniśmy być jakoś wielce urażeni takimi rzeczami, więc. No, to jest też kolejny mm, temat, jak te emocje funkcjonują w relacjach z kolei. Tak. I tutaj chciałabym nawiązać do filozofii, która jest mi chyba taka najbliższa, czyli do stoicyzmu, bo jak przygotowując się do tego odcinka, robiłam research na temat złości, to chyba najwięcej rzeczy, na które trafiłam i które mnie faktycznie bardzo zainteresowały, właśnie wywodziły się. Ze stoicyzmu i takim najczęściej pojawiającym się dziełem były medytacje Marka Aureliusza. Polecam Wam to dzieło, może do przeczytania w jakimś takim streszczeniu albo opracowaniu, dlatego że czytanie całych medytacji Marka Aureliusza jest bardzo. No nie jest to tak, że wow, totalnie przyjemna rektura. Polskie tłumaczenie jest rozmyślanie. O, po polsku to jest rozmyślanie do siebie samego i faktycznie to jest dziennik, Marka Aureliusza, który pisze bardzo dużo o swoich refleksjach i te refleksje się przewijają, powtarzają, e, dużo właśnie jest tam jakichś takich wtórnych przemyśleń itd. i tak dalej. Też warto zwrócić uwagę, że to jest książka ze starożytności i ona była wielokrotnie tłumaczona tak. i te, te tłumaczenia są oczywiście nie z oryginału na polski, tylko z jednego na drugi język, więc no, trzeba gdzieś tam też brać na to troszeczkę poprawkę. Ale tam się pojawia też wątek zło złości w kilku miejscach. I na przykład pojawia się coś takiego, co mój tata, mój tata mówił um, zawsze w takich sytuacjach, w których właśnie. Ktoś Cię rozzłościł, ale to było bez sensu, żeby w ogóle kontynuować jakoś tę rozmowę, bo, bo, bo to do niczego nie prowadziło, że to jest jak kopanie się z koniem. I Marek Aureliusz zauważył coś podobnego, że złoszczenie się na kogoś jest jak kopanie z powrotem osła albo ugryzienie z powrotem rekina. Wiesz? Oh, wow. że, o, co, o co tutaj chodzi? Szczęki i e dwa. Tak. <gry> to natomiast, gryzie. natomiast też takie przemyślenie, które tutaj sobie zapisałam, które wydaje mi się też trafne, to jest to, że warto być surowym bardziej dla samego siebie w kontekście złości, ale mieć dużo tolerancji wobec innych i myśleć o tej, o tej złości jakby we, we własnym kontekście, a nie o tym, jak inni jakby, co ktoś inny zrobił nam, żeby nam zrobić krzywdę, bo bardzo często to wynika z wielu różnych rzeczy. I też, żeby nie gniewać się na innych, tylko wykorzystać te sytuacje jako taki trening trochę, żeby polepszyć siebie. Nie? Że zamiast e, wybuchać, e, po prostu zastanowić się nad daną sytuacją i automatycznie nad swoją reakcją. No, też to wymaga dosyć dużo takiej samoświadomości, introspekcji, żeby być w stanie się odizolować e, na tyle od tej sytuacji, żeby wziąć krok do tyłu i, no bardzo dużo. i użyć tego jako takie pole treningowe. Dla poprawy i pracy nad samym sobą? Tak, ale to też może być w ogóle świetnym takim narzędziem do modelowania, że jeśli jesteśmy w jakichś relacjach bliskich i ktoś widzi, jak my reagujemy na, na przykład przydarza się grupie osób ta sama sytuacja, i jak każdy może reagować inaczej, i jak widzimy, że ktoś reaguje właśnie z takim spokojem, opanowaniem, że gdzieś stara się włączyć jakieś racjonalne myślenie, to z czasem to też może. No być takie inspirujące, tak? że, że da się inaczej, że, że też czasami widzimy konsekwencje tego, jak, jak potem myśli się w złości, że, że to nie jest jakieś takie logiczne, często myślenie jasne, albo że dużo energii poświęcamy na to, żeby gdzieś tą energię z siebie, tą złość z siebie wyrzucić i, i tracimy też po prostu często czas i te zasoby. I ja, ja też miałam kiedyś taką sytuację, że byłam faktycznie bardzo wdzięczna za to, że ktoś, z kim byłam w jakiejś sytuacji, która była bardzo frustrująca, nie reagował jakąś taką złością intensywną, bo dzięki temu ja też byłam spokojniejsza i ja trochę hamowałam te swoje takie impulsy do właśnie bycia, nie wiem, do przeklinania, do jakiegoś takiego złuszczenia się na coś, co zupełnie nie było naszym jakby wpływem. Mhm. Więc to, to też może mieć takie modelujące modelujące efekty. Na pewno, dlatego, że y Złość napędza złość i widać to na przykład w sytuacji jakichś większych protestów, nie? że ludzie wychodzą na ulicę i wtedy kolejni ludzie też wychodzą zachęceni tym na ulicę. Jeszcze wracając do, do tego Marka Aureliusza, bo tutaj dwie takie najlepsze rzeczy, które wydaje mi się, że sobie wypisałam, no to właśnie odnosząc się do tego, co powiedziałaś, że nie mamy kontroli nad tym, co nam się przydarza, ale mamy pełną kontrolę nad tym, jak na to reagujemy. I myślę, że to jest właśnie super ważne. To się jeszcze mogę tylko, to, to się też odnosi właśnie bardzo do tej koncepcji lisy Feldman-Barat, o której też już tutaj wspominaliśmy w podcaście, o której też ja piszę w książce, że, że my sami konstruujemy nasze emocje i nasze reakcje emocjonalne. I one mogą być automatyczne, schematyczne, gdzieś na podstawie tego, co już doświadczyliśmy, jak inni reagowali, i tak dalej, ale możemy też świadomie. Zmieniać nasze reakcje emocjonalne. To nie jest tak, że złość nam się po prostu przydarza i my za każdym razem musimy się odpalić, tylko właśnie możemy kierować swoimi emocjami. Nawiązując jeszcze do tego, właśnie do tych protestów, no to też e, warto mieć na uwadze to, że złość może być bardzo często takim e, ogromnym motorem napędowym do zmian, co widać właśnie na przykład przy okazji jakichś dużych protestów, sprzeciwów, e, czy nie wiem, jakichś takich przewrotów w krajach, gdzie złość ludzi napędza ich do tego, złość na obecny stan rzeczy napędza ich do tego, żeby no, taką wręcz siłą e, w, wszystkich ludzi, coś faktycznie zmienić. I niejednokrotnie też po prostu w, w prywatnym życiu. No tak, no bo to jest często odpowiedź na, na to, że na przykład e, państwo coś e, ogranicza albo coś zabiera, jakieś prawa, więc to jest też taka naturalna reakcja. Więc to nie jest tak, że złość jest jednoznacznie zła, e, można ją wykorzystywać w dobry sposób i też osoby, które e, są w stanie. Wykorzystywać tę swoją złość, najczęściej mają, są dużo bardziej proaktywne, są dużo bardziej niezależne, są w stanie rozpoznawać sytuacje i reagować na nie adekwatnie, więc to, to jest coś, z czego faktycznie można korzystać, i, i coś, co, co nie jest wcale złe, coś, co, z czego warto korzystać. Szczególnie mam wrażenie, że też u kobiet które przez wiele lat musiały być potulne i zależne myślę, że gdyby nie kobiety, które się zdenerwowały to nie byłoby sufrażystek i nie byłoby żadnego ruchu feministycznego więc złość jest tutaj super istotna to prawda, przydatna do obalania patriarchatu tak, i jeszcze na koniec tego odcinka taka myśl jeszcze Marka Aureliusza a propos tego, co powiedziałam wcześniej oko za oko, ząb za ząb, don't get mad, get even że właśnie może nie, może don't get even właśnie może nie, nie ma co odpowiadać złością na złość dlatego, że osoby, które złoszczą się w taki niekontrolowany sposób agresywny one same są swoim najgorszym wrogiem, bo nie potrafią nad tym zapanować. Więc, więc może nie ma co już im dokładać. Mhm. Ja tak sobie myślę. Tak, to prawda. Jeszcze mogę się podzielić kilkoma takimi wskazówkami, które mam, które pamiętam, że omawialiśmy na zajęciach w mojej szkole psychoterapii, właśnie ze złości. Tak, mieliśmy osobne zajęcia ze złości, ponieważ jest to bardzo, częsty, bardzo częsta trudność, z którą też można pracować oczywiście w terapii. W ogóle bardzo war warto przyjrzeć się takim swoim reakcjom złości i zidentyfikować takie swoje myśli zapalniki. Czyli jak, w jaki sposób często myślimy o jakiejś sytuacji, co wzbudza w nas tą złość, to na przykład mogą być też jakieś komentarze typu znowu się to stało, albo zawsze mi coś nie wychodzi, albo ktoś nigdy nie szanuje mojego, mojej pracy, mojego czasu I, i to są też, jest to obarczone takimi zniekształceniami poznawczymi, no bo oczywiście, no nie wszystko jest takie czarno-białe i nie zawsze, mm, nie zawsze to jest tak, jak my to interpretujemy, więc warto w ogóle właśnie mieć tą świadomość i też starać się w inny sposób myśleć do siebie albo, albo, albo do kogoś. Też myślę, że warto zwrócić uwagi, uwagę na przekleństwa, bo myślę, że wiele osób może ich nadużywać i też no, gdzieś nad, podsycać te swoje komunikaty. I w momencie, w, których, w którym wcale nie dzieje się nic strasznego, to te przekleństwa też mogą jakoś dawać nam takie poczucie, że jednak to jest jakaś poważna sprawa, albo że faktycznie warto tutaj się zdenerwować na to, że coś tam nie wyszło. Tak, ale też myślę, że taka forma interakcji i wykorzystywanie w niej przekleństw może ranić bardzo, dużo bardziej niż nam się wydaje. A jeśli w stosunku do kogoś, to oczywiście. Tak, ale szczególnie, właśnie używane do kogoś, szczególnie osoby, które na przykład nie mają tego doświadczenia, z domu, i jak ja jakiś czas temu moja koleżanka mi opowiadała, jak tam po dłuższym czasie wróciła do domu, e, i w jaki sposób odzywali się do niej jej rodzice, to ja to byłam w takim ciężkim szoku, że ona nie była kompletnie tym zdruzgotana, bo, bo po prostu ja nie mam tego doświadczenia, bo moi rodzice nigdy nie używali przekleństw w domu, ani w ogóle w Nigdy w odniesieniu do żadnej innej osoby wobec mnie, wobec siebie nawzajem, i nigdy czegoś takiego nie obserwowałam, więc to wyda wydało mi się po prostu jakimś takim, jakąś rzeczą tak radykalną, że ciężko mi się było w ogóle do tego odnieść, że ona nie jest nagle tutaj zdruzgotana, bo była tak do tego przyzwyczajona. Więc. Y S są bardzo różne po prostu modele, i dla kogoś to może nie być y, za duża rzecz, bo, bo ma to doświadczenie i jest tak przyzwyczajony, a dla kogoś to może być na przykład dla mnie ogromne oczy i totalny szok. To, co jeszcze może być taką właśnie przydatną y, umiejętnością w radzeniu sobie z taką nadmiarową złością, to właśnie to już wspominałyśmy, albo ćwiczenia fizyczne. Y, to może się wydawać czasami dziwne, y, że, że nie wiem. Siedzę przy komputerze i nagle coś mnie zezłościło, wstaję, i robię pajacyki. Ale dla osób, które faktycznie gdzieś zmagają się z tym nadmiernymi uczuciami, można spróbować. Też taka technika zrobienia sobie przerwy. Ale to nawet może być po prostu, jeśli to nie będzie rozładowanie tego napięcia, które się zbiera w ciele, to może być po prostu odwrócenie uwagi i jedno i drugie zadziała. Tak, ale też zrobienie sobie przerwy jest często w ogóle dobrym pomysłem. Albo właśnie, w, jeśli mówimy też o jakiejś kłótni, relacji tej złości w relacji, to po prostu wyjście na spacer i takie i wtedy przerwa i trochę takie zaangażowanie mięśni i wtedy jest też, też ta zmiana tak. kontekstu, y, właśnie odwrócenie uwagi, więc tutaj trochę wszystko naraz y, działa. Tak, i mo i mówiłyśmy o tym w odcinku o kłótniach. Zapraszamy Was do odsłuchania go, jeśli jeszcze nie słuchaliście, nie słuchałyście. Właśnie o tym, jak można się umówić na taką przerwę w kłótni i co warto ustalić, jak mm -hmm. wygląda właśnie dobra kłótnia. Tak, taką inną y, strategią, czy takim w ogóle działaniem przeciwstawnym do złości będzie bycie miłym, czy po prostu bycie ży życzliwym, uprzejmym, i z taką oczywiście pełną świadomością, że, że ktoś jest dla, na przykład w stosunku do nas y, y, agresywny czy, czy zły, no bo wtedy też jakby pokazujemy, że y, trochę jest, jest też takie powiedzenie po angielsku killing with kindness, czyli po prostu właśnie nie danie się sprowokować po prostu i, i pozostawanie właśnie takim miłym, uprzejmym. Tak, ale też nie w cyniczny sposób, tylko w taki prawdziwy y, dbający, y, bo mam wrażenie, że bardzo często w takiej sytuacji, w której ktoś się buzuje w nim ta agresja i zaraz będzie na ciebie krzyżeć, albo już na ciebie krzyczy. A jak zapytasz taką osobę, ej, wszystko u ciebie w porządku? Wiesz, to po pierwsze jest dosyć zaskakujące w takiej sytuacji, że ktoś nie odpowiada ogniem na ogień. To jest pytanie takie szczere tak, i to prawda. empatyczne. Ej, czy, czy wszystko ok? Czy coś, czy coś się stało? Bo nie, nie spodziewałam się takiej reakcji z twojej strony, a a wiesz, ona jest nieadekwatna, więc może po prostu coś jest nie tak u ciebie, mm -hmm. coś innego, a to tylko wynika. Z... I wiesz, i dajesz po prostu komuś taki też kredyt zaufania, że on się nie chciał tak zachować, nie? Tak, ale też w ogóle taka empatia do, do tej drugiej osoby, nie? Jeśli szczególnie jeśli to jest jakaś osoba, którą trochę lepiej znamy, no to faktycznie może, może być trochę takim. Em... Takim obudzeniem tej osoby, nie? Czy takim zwróceniem uwagi na, na to, że, że zachowuje się tak, a nie jest na przykład taką osobą mhm. złą, Tak, tak. To, co też może być pomocne, to na przykład um, jakieś ćwiczenie oddechowe albo w ogóle ćwiczenie takiej relaksacji mięśni, no bo to po prostu w każdej reakcji stresowej gdzieś tam trochę nas rozluźnia, pomaga. Myślę, że to, ten, ten oddech jest czymś super, bo nie musimy tutaj zmieniać przestrzeni, nie musimy ich się jakoś... Nie... Możemy to zrobić w każdej sytuacji, e, czy jesteśmy z ludźmi, czy nie. nie. Możemy to zrobić z aplikacją Meditate. Wtedy to już wymaga trochę więcej zaaranżowania, ale, ale jasne. zaangażowanie, ale bardzo mało i w Meditate jest coś takiego jak liczenie oddechów. I akurat to na przykład to jest coś, co moja babcia powiedziała, że jej pomaga w przypadku ataku astmy. No. <laughs> Więc może jej się przyda w sytuacji złości. No to chyba są takie najważniejsze wskazówki. Mamy nadzieję, że nasze przemyślenia i te kilka porad i sposobów, oczywiście evidence-based. Pomogą wam w radzeniu sobie ze złością. Jeśli chcecie porozmawiać o swoich doświadczeniach ze złością albo o przemyśleniach dotyczących tego odcinka, zapraszamy Was na naszą zamkniętą grupę na Facebooku. Można zwariować społeczność, w której możecie pisać również anonimowo i wypowiadać się. Bardzo chętnie posłuchamy, jakie macie przemyślenia. Ostatnio właśnie ktoś, jedna osoba napisała. E, swoje przemyślenia dotyczące odcinka o śnie i o tym, że jest to nierealistyczne nasze podejście. E, tam właśnie o tym rozmawialiśmy i. Przypominamy, że w pierwszym odcinku tego sezonu rozmawialiśmy o tym, <laughs> dlaczego to może być tak, tak. nierealistyczne. E, ale no bardzo fajnie jest z Wami pogadać e, o tym. Co myślicie? Więc zapraszamy Was bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawiać nam oceny, gwiazdki na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i w innych miejscach, w których słuchacie naszego podcastu. Możecie też dzielić się um, swoimi przemyśleniami i właśnie teraz od niedawna tak. na Spotify, więc możecie. Tam napisać jakąś odpowiedź. My ją możemy opublikować albo nie, zależy co tam piszecie, nie bądźcie agresywni. <grym> tak, ostatnio właśnie ktoś z was napisał pytanie dotyczące chyba jakiejś książki, więc Ania odpowiedziała na Instagramie, bo chyba się nie da jakoś na tym Spotify odpowiadać na to. więc... Tak, to, to jest takie. Tak, więc jak pytacie w sensie to nie, nie działa niestety tak, jak Q Więc jak a, pytacie więc, na no, Spotify, to my najprawdopodobniej odpowiemy na, na Instastory. Na Spotify też są, Ania robi jakieś ankiety, nie ankiety, różne, różne nowe gadżety, więc zapraszamy Was bardzo. Jesteśmy też na YouTubie. Jeśli chcecie przyjść na YouTube, nie ma tam wideo, więc jest to tak samo jak, jak podcast. Link do Patronite znajdziecie w opisie do tak? tego odcinka. No i co, nie sąście się za dużo. Stay cool. Stay weird. Stay weird. I do usłyszenia. Do, do usłyszenia, usłyszenia za tydzień. Czy ja coś jeszcze zapomniałam? Zostawiacie grupa Spotify, Apple, YouTube? Nie wiem. Dobra, no trudno. Jak zapomniałam, to trudno.